Leszek Szymowski witam w programie Rozmowy o Polsce. Gościmy dzisiaj w domu inżyniera Witolda Michałowskiego, pisarza podróżnika, wydawcę y, kwartalnika rurociągi. Witam serdecznie. Witam. Pan jako jeden z pierwszych postawił taką tezę, że katastrofa smoleńska miała związek z patologiami w polskim systemie dostaw gazu. Co pan miał na myśli? Bardzo szybko. Ogarnęliśmy z najbliższymi współpracownikami rurociągów. Wliczano do tego należałoby świętej pamięci już inżyniera Zazdrosińskiego oraz profesora Zbigniewa Wrzysińskiego z warszawskiej Politechniki, że raport, który złożył na ręce ówczesnego szefa kancelarii prezydenta były minister Naimski, informujący prezydenta, Świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, że pakiet porozumień gazowych jest wysoce niekorzystny dla strony polskiej i że przegraliśmy, w cudzysłowie przegraliśmy, 7 do 0 wszelkie możliwe aspekty związane z negocjacjami gazowymi. Yy, należałoby powołać Sejmową komisję, która Zarzuty grupy ekspertów pod wspomnianym tytułem rozpatrzy. Pan świętej pamięci prezydent nie miał czasu tym się zająć i szokuje, że do dnia dzisiejszego ani obecny szef kancelarii prezydenta Jacek Michałowski, ani pan prezydent Komorowski. Nie mieli czasu, żeby odpowiedzieć na fundamentalne tezy zawarte w materiale, o którym wspomniałem. Myśmy tą informację złożyli w siedzibie prokuratury wojskowej w Warszawie, otrzymaliśmy potwierdzenie, złożyliśmy również szereg dokumentów w języku angielskim i rosyjskim dotyczących wydarzeń smoleńskich. Prokuratura potwierdziła, że otrzymała. Ponieważ życie jest piękną rzeczą i chciałbym jeszcze żyć, pozwoliliśmy sobie złożyć, jako obywatele Rzeczpospolitej, podobną wizytę w ambasadzie chińskiej i ukraińskiej, składając te same materiały na wszelki wypadek, gdyby nam, na przykład, cegła z dachu spadła na głowę. Ja, kiedy obserwowałem proces negocjacji dotyczący nowego kontraktu gazowego, to zauważyłem tam pewną zbieżność. To znaczy, przed 10 kwietnia w Polsce było, był taki impas, bo prezydent się nie godził na jakiekolwiek te niekorzystne porozumienia. Rząd i premier się godzili, oni nawet doszli do wniosku, że trzeba Gazpromowi umowyć długi. Po 10 kwietnia, no mówiąc językiem kolokwialnym, problem się skończył, bo nie było w Polsce de facto żadnej ekipy politycznej, która by przeciwstawiła się tutaj interesom, interesom Gazpromu. Czy pan też uważa, że po katastrofie smoleńskiej interesy Gazpromu w Polsce są silniejsze? Oczywiście dużo. Natomiast ośmielam się przeprosić. Tych, którzy ten program będą oglądali, za informacje, które chcę im przekazać, że zacząłem się interesować tematami rurowymi w roku 68. Byłem szefem nadzoru budowy drugiej nitki rurociągu przyjaźń, autorem technologii spawania, razem z inżynierem Czopem, późniejszym szefem Pernu Płockiego. Kariera moja zawodowa w rurociągach to był Iran, Irak, Syberia, Kanada. I w Kanadzie byłem szefem nadzoru budowy gazociągu Boabria montreal w roku 80., chyba 81. Bardzo podobnej średnicy jak gazociąg jamalski. Stąd jak przyjechałem do Polski, bo mówiąc szczerze, nie bardzo mi się Kanada podobała. Jako, że tam ma dwa sezony, tylko June, i Winter, i za dużo moskitów. A poza tym, tu były moje dzieci, tu są czytelnicy moich książek, to jest mój kraj. Ja nie musiałem życia zawodowego w Kanadzie kończyć. Przyjechawszy do Polski, otworzyłem firmę związaną z budową sieci gazowych, prywatną. Później zacząłem pracować w firmie InvestGas jako że reformy Balcerowicza doprowadziły do katastrofy tego typu prywaciarzy, jak się to nazywało, jakim byłem. Miałem kilkunastu ludzi, paru spawaczy, robiliśmy sieci gazowe pod Warszawą. Do czego zmierzam? W Kanadzie dla mnie było absolutnie oczywistą rzeczą, że patriotyzm, to referowali mi moi wówczesni, Pracownicy, to jest dbałość o interesy płatników podatków. Ta definicja patriotyzmu jest znakomita. W przypadku rurociągów należy wziąć pod uwagę, że przestrzeń tranzytowa i rynek zbytu to są dobra narodowe. Stąd, jak przyjechałem do Polski, dowiedziałem się, że intensyfikuje się prace nad budową. Gazociągu Jamalskiego byłem entuzjastą, byłem za. Zacząłem wnikać w te mechanizmy. Założyłem czasopismo Rurociągi, zresztą którego tytuł zasugerował wtedy ówczesny mój prawie przyjaciel Andrzej Bratkowski, którym siedzieliśmy w biurka w biurko wspomnianym inwestorze. Jako, że przyjacielem moim był Stefan Bratkowski, a to był młodszy brat, były minister. Otóż, Okazało się, że Gazprom nie będzie płacił za tranzyt gazu. Przecież to jest haracz. Stawkę za tranzyt gazu wyliczyliśmy na bazie bardzo szczegółowych informacji, które otrzymaliśmy z, od profesora Johna Cieślewicza, konsultanta American Gas Association, obywatela amerykańskiego. Polaka, który ufundował Kościół w parafii, gdzie się urodził pod Zosowem. Otóż profesor Cieślewicz bardzo szczegółowo wyliczył mechanizm i podał, że stawka za tranzyt gazu w przypadku gazociągu jamalskiego, którym miano przetłaczać 65 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie dwoma nitkami o średnicy 1420 mm każda. Na odległość 682 km, ta stawka powinna wynosić około 1,5 miliarda dolarów rocznie. Za tranzyt gazu. Do dnia dzisiejszego otrzymujemy gówno. Jakieś zupełnie śmieszne kwoty. Przepraszam za śmieszne kwoty. Natomiast Mechanizm wyliczenia stawki za tranzyt umieściliśmy w poradniku Rurociągi Dalekiego Zasięgu. O Jezus. Poradnik jest, miał pięć wydań. Do dnia dzisiejszego go kupują. Na stronie 690 któryś jest wyliczona szczegółowa stawka za tranzyt gazu, a przedmowę do poradnika napisał Piotr Woźniak. Ówczesny minister, późniejszy minister gospodarki, obecnie główny geolog kraju. Stąd nie mogą nasi oponenci stwierdzić, że jakiś dwóch oszołomów przekazuje opinii publicznej informacje, które będą konfliktowały nasze dobre relacje z Gazpromem. I tu nie ma w tej chwili cienia wątpliwości. Płacimy dziki haracz Gazpromowi, płacimy dziki haracz Rosji, płacimy za gaz jako obywatele. Wolnego rzekomo kraju najdrożej na świecie. Podkreślam najdrożej na świecie. O czym, z czego sobie zdawaliśmy w grupie przyjaciół doskonale sprawy, usiłowaliśmy informować, protestować, działać. Udało mi się zaagitować Andrzeja Lepera swego czasu. Udało się spowodować to, że zatrzymaliśmy budowę. Gazociągu przez chłopów, którzy wyszli z kosami na trasy. Tragedia Andrzeja była związana z konsekwencjami tego, co się później wydarzało. Udało się nam również nagłośnić sprawę. Część z nas jeszcze żyje. Paru odeszło, chyba nie z własnej woli i nie z własnej winy. Poczułam się do odpowiedzialności za śmierć Wiesława Zazdrościńskiego, Tadeusza Augustynowicza, Jaronia i jeszcze paru innych ludzi. Wszyscy za dużo wiedzieli o rurociągach. No Właśnie z tych przypadków, które pan wymienia, ja znam dość dobrze, bo, bo poznałem opisując jako dziennikarz przypadek śmierci Wiesława Zazdrościńskiego. Tak. No, wypadek samochodowy w pobliżu Płońska. Yy, przez prokuraturę uznany za zwykłą katastrofę do komunikacyjną. Zderzenie. Do zderzenie. Yy, jakie są pańskie informacje na temat tego wypadku? Bo yy. prokuratura tłumaczy, że pan Zazdrosiński no już miał prawie 80 lat. Mógł w pewnym momencie stracić panowanie nad kierownicą. No to już nie jest ten wiek, kiedy człowiek osiąga największą sprawność. Ona się nie dopatrzyła żadnych yy, przesłanek wskazujących na udział osób trzecich. A pan? Absolutna bzdura. Z wieśkiem polowaliśmy, to był mój przyjaciel od 40 paru lat. Był znakomitym, myśliwym, był doskonałym snajperem. Wiesiek był współpracownikiem służb wojskowych jako ekspert. Wiesiek znał mechanizm i znał bazę informacyjną związaną z jakością zachodniego odcinka gazociągu jamalskiego, bo jest to skandal, że mając na 108 kilometrach 30% wadliwość swoim, do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje, bo przecież to bomba atomowa tyka tam. Awaria tego typu gazociągu przy tej ilości gazu, przy ciśnieniu 8,4 MPa, to jest 84 atmosfery, powoduje, że ten gaz się rozchodzi i wybucha wcześniej czy później na podobieństwo małej bomby atomowej. Należało dawno przeprowadzić techniczną kontrolę. Nie chcę nudzić, jak te kontrole się przeprowadza. I Wiesiek miał to w małym palcu. Wiedział. Byliśmy przygotowani do udzielenia informacji obszernych, żeby zaapelować do decydentów w Polsce, że należy wstrzymać przepływ gazu do czasu poprawienia stanu rurociągu. Ale to pan chce powiedzieć, że. Ten gazociąg może w każdej chwili wybuchnąć? Czy on jest w takim stanie? Oczywiście. A to rozumiem, odcina miliony polskich gospodarstw od dopływu Nie, do. Nie, bo gazu. to jest zachodni odcinek gazociągu. Przed tym są zbiorniki podziemne na gaz, które zabezpieczają i jednocześnie jest to bat dla Gazprom, który powinien być użyty z Rosjanami. To, co powiedział Churchill swego czasu, nie warto zawierać żadnych traktatów, ponieważ nie są warte nawet papieru, na którym zostały spisane. Rosjanie rozumieją tylko język pałki, to znaczy zupełnie konkretny. Zatrzymać przepływ gazu, dopóki wy się nie zreflektujecie, że cena gazu w Polsce jest taka, jaka jest, że należy ją o połowę zmniejszyć. A raczej stopę za tranzyt gazu zdjąć z ceny gazu, co jest rozwiązaniem bardzo humanitarnym. Tym bardziej, że ten gaz Rosjanie wydobywają na obszarach nierosyjskich, tylko na obszarach kolonii syberyjskiej. Jest to ostatni przykład w dziejach kuli ziemskiej, że imperium kolonialne eksploatuje w sposób niezaregodnie barbarzyński dobra naturalne. I nie dba ani o ochronę środowiska, ani o mieszkańców. Zobaczcie Państwo skąd jest brany gaz. I te tematy bezwzględnie należy nie rozmawiać, tylko podjąć określone decyzje. Pan napisał kilka książek na temat i rurociągów w Polsce, i wpływu lobby Gazpromu. Taka najbardziej wstrząsająca nosi tytuł elity III RP w służbie Gazpromu. Ten część tych test pan potwierdza w książce yy, w, w pętli Gazpromu, ja te książki przeczytałem i z nich wyłania się taka jedna smutna refleksja, to znaczy taka że wszelkie decyzje dotyczące dostaw gazu do Polski nie zapadają w Polsce, tylko zapadają w Rosji. Faktycznie, bo, bo, bo formalnie w Polsce. Dlaczego tak jest? Dlaczego my w 1989-90 roku my jako Polska nie byliśmy w stanie sobie zabezpieczyć suwerenności energetycznej? Ponieważ. Kiedyś pogryzły mnie wściekłe psy grafomanii i historii. Kocham mój kraj, kocham historię mojego kraju. Nazwisko, które noszę, od 500 lat służy interesom Rzeczpospolitej, ludzie z tego. I ośmielę się przywołać pewne wydarzenie w postaci Sejmu Niemiego 1700, o ile pamiętam, 17 roku gdzie już się zaczął okres ubezwłasnowalniania elit politycznych naszego kraju. Później mieliśmy etap rozbiory, później i tak dalej, i tak dalej. Rosjanie przejęli cywilizację mongolsko-chińską, wdrożyli ją u siebie. to 14. oddzielenie carskiej ochrany w sposób niewiarygodnie skuteczny Potrafi manipulować mentalnością elit krajów, które chcą pochłonąć. Te kraje zwykle eksterminuje się, te elity później, rusyfikuje i zamienia w pulpę, w motłoch. Scenariusze są bardzo podobne do scenariusza okrągłego żłobu, jak moje w gronie moich przyjaciół miało miejsce, gdzie grupa ludzi daje sobą manipulować. Rosjanie wycofali się z Polski armią czerwoną, rzekomą wyzwolicielką. Półmilionową armię utrzymać, był to duży problem, zrobili dobry biznes, bo Niemcy im budowali osiedla mieszkaniowe dla oficerów. Armii Okupacyjnej w Polsce na terytorium Związku Radzieckiego. A myśmy się wówczas dogadali i zgodzili na budowę wspomnianego gazociągu jamalskiego yy, na zasadzie korytarz. Yy, korytarz my znamy w Polsce określenie korytarz z roku 1939, gdzie Rzeczpospolita stanęła do boju. Nie zgodziła się na budowę. Korytarz Gdański, na to, żeby przewozić kartofle do Prus Wschodnich, z Prus Wschodnich i węgiel na odwrót. Wolumen masy, wartości masy towarowej był kilkadziesiąt razy mniejsze niż korytarzu gazowego. Myśmy się rzekomo nie niepodległym kraju zgodzili na tranzytowy przepływ gazu. Przez nasz kraj, którego łączna wartość strat, jakie poniósł budżet naszego kraju, tu się kłania sprawa definicji patriotyzmu, którą ponieśli podatnicy podatków, to jest minimum 70 miliardów dolarów ofiarowaliśmy Gazpromowi za tytułu darmowego tranzytu gazu przez nasze terytorium. Odrębną zupełnie sprawą jest temat niekorzystania z usług Gazpromu jest to absolutnie możliwe, nie tylko dlatego, że mamy w Polsce zasoby gazu, że mamy temat gazu łupkowego, bardzo kontrowersyjny zresztą, ale że mamy przede wszystkim możliwość transportu morskiego, tak zwanego LNG, LNG, Liquid Natural Gas. Byłem pierwszym inżynierem, który pisał o tej możliwości. W roku, uwaga, 1975. Tytuł mojego tekstu opublikowanego w przeglądzie technicznym był Czekamy na LNG. Ciekawostka, wtedy mnie byłem zastępcą dyrektora Instaleksportu. Wezwano na kawę do Białego Domu, czyli do KC. Przypadkowo w czasie kawy, zresztą wzmocnionej. Przechodził towarzysz Gierek, że chciał mnie poznać. Porozmawialiśmy z towarzyszem Gierkiem. Bardzo go cenię, bardzo go lubię, lubiłem, ponieważ był to człowiek, dla którego okresu panowania, w cudzysłowie polskiej myśli politycznej, byliśmy dużo mniej zależni od importu surowców energetycznych z kierunku wschodniego niż obecnie dużo, dużo mniej. Mnie za ten tekst za karę wysłano do Iranu, bo się towarzysze radzieccy zdenerwowali, że my tutaj zaczynamy pisać o terminalu LNG. I redaktorze, kochany, do dzisiaj nie chodzi nasz terminal LNG, a możemy mieć, żeby już nam ten terminale chodziły, nie jeden, tylko dwa gaz w cenie takiej, jaką płacą Amerykanie obecnie plus koszty transportu. My płacimy za gaz około 500 chyba 60 dolarów za 1000 metrów sześciennych, a Amerykanie poniżej 100. I tu jest odpowiedź na pytanie. Tak, był w 2005 czy w 2006 roku taki pomysł, żeby w ramach dywersyfikacji zbudować LNG najpierw koło Świnoujścia, potem koło trójmiasta, potem jeszcze jakieś trzecia lokalizacja była, i sprowadzać gaz tankowcami. Potem go tak. magazynować i, i doprowadzać do użytkowników. W jakich okolicznościach ten pomysł nie doszedł do skutku? Bo on budził pewien opór. Stąd o... Dochodzi do skutku, ale z lokalizacji terminalu na zachodzie wskazała, wskazała firma Price Waterhouse Coopers. Firma konsultingowa, światowa, ale tak się dziwnie składa, że główna centrala tej firmy znajdowała się w, Sa w Petersburgu. Główne korzyści ekonomiczne ta firma zasięga z kontraktów z Amerykanami rosyjskojęzycznymi, z Kajmanów i lokalizacja zachodnia, ta Szczecińska, wybitnie moim zdaniem, niekorzystna z różnych aspektów, spowodowała, że będą pewne opóźnienia. Chociaż już rzekomo powoli to się rozkręca. Stąd, żeby uprzedzić rzecz, bezwzględnie konieczna jest budowa drugiego terminalu w rejonie Gdańska. Absolutnie konieczna i tu apeluję, jeżeli wyemitowany zostanie ten fragment, do decydentów politycznych, żeby ten drugi terminal zbudować. Ponieważ Zachodni, wcześniej czy później, zostanie wyłączony z eksploatacji z powodów czysto inżynierskich. Jesteśmy obszarem, gdzie występują ruchy sejsmiczne. Odra nie jest rzeką uregulowaną do końca, oraz przepływ gazu powoduje pewne wibracje, stąd, wcześniej czy później, rura ułożona na dnie Odry. Przechodząca, przechodząca, zacznie wyłazić na zewnątrz, co spowoduje konieczność jej remontu, zamknięcia, ułożenia nowej. Ja latałem helikopterami nad rejonami gazociągów, i na Syberii, i w Kanadzie, i szczególnie na Syberii. Widać wyraźnie, jak obciążniki ważące wiele ton wyłażą same na skutek wspomnianych ruchów tektonicznych i przepływu wibracji. Wyłażą, ponieważ wy, wychodzą razem z rurą z zmarzliny wiecznej. Tu już wchodzimy w obszary bardzo specyficzne. Tutaj jest Paru ludzi, którzy mogą ten temat szerzej rozwinąć, jak niewłaściwa jest lokalizacja zachodnia terminalu, ale że należy zrobić wszystko, żeby ten terminal zaczął pracować i żeby uruchomić terminal w rejonie Gdańska, trójmiasta, i żeby go udostępnić braciom Białorusinom, bo wtedy się im zdejmie z karku pętlę gazową. A jak bogate są tak naprawdę w Polsce złoża gazu łupkowego? Nie jestem tutaj kompetentny, żeby ten temat rozwijać. Yy, profesor Orion Jędrusek jest dużo lepiej zorientowany, niewątpliwie mamy znaczące zasoby. Tym niemniej musimy zwracać uwagę na jedno rzecz, że jesteśmy jednym z niewielu krajów w Europie który na przestrzeni najbliższych pokoleń odczuje brak wody. Polska zaczyna być krajem, gdzie zaczyna brakować wody. I w tym momencie stosowanie technologii polegających na wyłączaniu dużych obszarów z eksploatacji wody, natryskiwaniem, wtłaczaniem pod Powierzchni Ziemi rozmaitego rodzaju chemikaliów, później składowaniem tych chemikaliów jest to sprawa bardzo ryzykowna, wymaga ogromnej kultury technicznej, ogromnej znajomości technologii, bardzo dużych pieniędzy. Amerykanie robią furorę z gazem łupkowym, szelgaz, ale zobaczmy, na jakich obszarach zobaczmy. Pustynie amerykańskie, firmy kowbojskie, gdzie są kręcone. Prawda? Ja pytam o ten gaz łupkowy, dlatego że analizując to zjawisko w ostatnich miesiącach, zauważyłem taki mechanizm. To znaczy, najpierw jakiś rząd. Ogłasza, że będzie dawał koncesję. Potem tą koncesję dostają firmy bądź rodzime, bądź amerykańskie. Tak było i w Polsce, i w Rumunii, i, w, i jeśli dobrze pamiętam, w Czechach i w RPA. Następnie, jak mają się zaczynać odwierty, to natychmiast zaczynają się protesty organizacji ekologicznych i tych lokalnych mieszkańców. No, nie od dziś wiadomo, że organizacje ekologiczne czy proekologiczne były finansowane w czasach zimnej wojny przez Związek Sowiecki. No, yy, pojawiają się głosy, że ten lobbying przeciwko gazowi. Łupkowemu to jest w interesie Gazpromu i w ogóle w rosyjskich koncernów energetycznych? Czy, to, czy to pan podziela ten pogląd? Podzielam. Podzielam, wydaje mi się w dodatku, że nie jeszcze wszystko powiedziane do końca. Gazprom można porównać do wielkiego, cuchnącego niedźwiedzia, któremu już wypadły pazury, który się suwa stromej góry lodowej w otchłań, niebytu. Gazprom jest na etapie upadku. Zasiąga ogromne kredyty. Koszty eksploatacji są gigantyczne. Koszty wierceń w warunkach północy są bardzo duże. Mało tego, jeżeli... Porównujemy pewne rzeczy, to największym wrogiem Gazpromu nie jest pan, panie redaktorze. Nie jestem ja. Tylko jest korozja. Rury zżera korozja. Rury trzeba odnawiać tym bardziej rury, które ułożone były w ziemi 30-40 lat temu. Koszt odbudowy systemu gazociągów przesyłowych z terytorium kolonii rosyjskich oczywiście, nawet zakładając, że Rosjanom się uda utrzymać zapysk narody tureckie na Syberii. Wątpię, ale zakładając, że się uda. To koszt budowy tych nowych infrastruktury sieciowej to przekracza uwaga, 1300 miliardów dolarów. Zdajemy sobie sprawę z rangi skali, Potężna kwota rzeczywiście. I takiej kwoty nie wytrzyma budżet żadnego państwa. Stąd te ogromne kredyty, stąd te komplikacje. Dla nas, Polaków, oczywiście jest sprawa uwzględnienia paru bardzo istotnych tematów: że bilans energetyczny naszego kraju, surowce energetyczne to jest fundament gospodarki. Fundament. Nie klasa robotnicza, nie związki krzyczące zawodowe, tylko między innymi tania energetyka i powszechnie dostępna. To jest możliwe do osiągnięcia, jeżeli się na przykład wykorzysta y, potencjał geotermii, który w Polsce istnieje i się znakomicie rozwija. Dlaczego człowiek, któremu ja zadedykowałem? Książkę Elity III RP w służbie Gazpromu. Dlaczego ten człowiek to rozumie? A ten człowiek to nazywa się Tadeusz Rydzyk, kapłan katolicki. Dlaczego on to rozumie? A dlaczego nasi profesory, doktory, habilitowane ministry nie rozumieją, że powinniśmy dawno, pełną parą ruszyć w kierunku nowych technologii wytwarzania energii, na przykład z zasobów węgla. To nie jest tak, że oni nie rozumieją, tylko sądząc z treści pańskich książek, to oni doskonale to rozumieją, ale służą Gazpromowi, a nie interesom Polskim. Yy, Ostre sformułowanie. Natomiast Gazprom potrafi manipulować znakomicie nie tylko ambicjami, szantażami i również pieniędzmi określonych, preferując określone grupy. Profesorów, doktorów habilitowanych. Przecież dla mnie te rzeczy są niestety absolutnie oczywiste. Mało jest dziennikarzy podobnie odważnych jak pan, który pewne rzeczy wypowie, napisze. Bo się nagle okazuje, że zasłona, tama, nie ma odpowiedzi, dlaczego pan prezydent Komorowski nie odpowiedział do dzisiaj. I dlaczego pan minister Jacek Michałowski nie odpowiedzieli do dzisiaj na raport, który złożony został przez grupę ekspertów dotyczących pakietu porozumień gazowych. Nie ma odpowiedzi dlaczego pan minister Bartłomiej Sienkiewicz, którego swego czasu wskazałem jako świadka oskarżenia w sprawie w sądzie okręgowym w Warszawie, pan redaktor widział wokandę z tego, prawda? A w było oskarżenie nie o to, że prowizja została wypłacona polskim ministrom za zawarcie wybitnie niekorzystnego ekonomicznie pakietu porozumień gazowych. Prowizja w polskim prawie handlowym przy artykułach masowych typu broń, gaz, ropa naftowa przed wojną była dopuszczalna w prawie. Prowizja prowizja wynosiła około 120 do 140 milionów dolarów, co potwierdził mój wróg wielokrotny, już nieżyjący, więc o nieżyjącym tylko dobrze, i żeśmy się nawet ucałowali w ostatnim spotkaniu, pan Aleksander Gudzowaty. Tak, była wypłacona prowizja, co zresztą prezydent Putin wspominał. No to ostatnie, ostatnie pytanie jest takie. W 2010 roku, w październiku, Akurat pół roku po katastrofie smoleńskiej premier Waldemar Pawlak podpisał nowy kontrakt z Rosją. On będzie obowiązywał do roku 2038 plus 7 lata, więc de facto do roku 2045. Ten kontrakt jest niekorzystny. Zdecydowanie niekorzystny. Tu jest pytanie do związków zawodowych: dlaczego na pięciu tłoczniach gazu nie wywieszono polskich chorągiewek i związkowych chorągiewek? Ogłosiwszy alert. W postaci przygotowania do strajku. Dlaczego? No. I tym pesymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był inżynier Witold Michałowski, redaktor naczelny i wydawca kwartalnika rurociągi. Dziękuję, do zobaczenia.